Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Szukaj, to jest podcast Gamecast, biznes w grach. Dzisiaj jest z nami szacowny gość Piotr Kubiński, prezes Goat Games z Z na końcu, bo jak wpiszecie przez pomyłkę, tak jak ja, Games S na środku, to wyjdzie, że mamy przed sobą mobilnego dewelopera, a to prawdziwy polski nasz twórca gier indie, a nie jakieś tam mobilki. Ale sobie pomyślałem, kurde, może faktycznie mają gdzieś drugi segment, ale nie. Witam cię, Piotrze. Dziękuję, że jesteś. Cześć, Mateuszu. Dzięki bardzo za miłe zaproszenie. Od razu możesz opowiadać o nazwie. Jak to się stało, że... Jak bardzo was trzymało przy nazwie Goat Games, że wiedzieliście, że jest S, inna nazwa z S na końcu? I jakby, jasne, bo no, mogłoby to być firma inna, ale jest jednak devowa, oczywiście. Game devowa i w mobilkach, więc postanowiliście, nie, musi być Goat Games. Tak? Musi to goat. Jest nasze, musi być goat. To jest nasze przeznaczenie, tak. Rzeczywiście tak było. No, przyczyna jest dosyć prosta. Wśród współzałożycieli spółki był i jest w tym gronie nadal pewnie najlepszy piłkarz w historii polskiej reprezentacji, Robert Lewandowski, greatest of all time, czyli GOAT, stąd ta nazwa. No już myślałem, tak? Że macie po prostu kogoś tam, wiesz, jakieś powiązania z Jordanem, ale on akurat chyba tam w twarzy nigdy zapytasz, nie... czy mamy powiązania z hodowlami kóz. No, to już tutaj byśmy weszli w bardzo niebezpieczne obszary dowcipu sytuacyjnego i może nie wiem, czy przystałyby dla poważnych rozmów o biznesie w giereczkach, ale z drugiej strony, jak ktoś był kiedyś na konferencji game devowej, to mógł usłyszeć takie niestosowne czasami dowcipy różne z kozami. Nigdy w życiu nie słyszałem. No, to bardzo dobrze, dyplomatycznie, jak Radek Sikorski, dzisiaj też pytano go o kłótnie Zełenski, on powiedział... Nic nie powiedział, bo tak jest, tak się robi w dyplomacji. Dobrze, czyli tak, prezes, ale też ostatnio Rada Nadzorcza, tak, dołączyła? To znaczy? Do rzeczy, którymi się zajmuję? Faktycznie tak, są dwie spółki, w których pomagam w Radzie Nadzorczej. To jest Movie Games VR i Different Tales. No właśnie. W której kiedyś pracowałem jako producent. Jako producent gry Werewolf The Apocalypse Heart of the Forest, która, muszę powiedzieć, ładnie poszła, chyba była dobrze odebrana przez graczy, przez krytyków, zrobiła ładny wynik. No i ja tam z zespołem poza Wilkołakiem popracowałem jeszcze przez parę miesięcy nad następnym projektem, wówczas jeszcze nieogłoszonym. Potem poszedłem robić inne rzeczy, ale sympatia, więź i zaufanie z ekipą z Different Tales pozostało i gdzieś cieszę się, że zostałem zaproszony do tego, żeby dołączyć do grona Rady Nadzorczej w tej spółce, ale to już taka historia, trzeba byłoby pewnie w jakimś KRS-ie sprawdzić, ale chyba taka sprzed 2 lat, zdaje się, więc tak. Trochę tych stanowisk masz, gdzieś tam też wykładasz, masz zajęcia, prowadzisz. Z tego, co słyszałem na uczelniach, nie, jednych chyba tylko teraz, tak? Znaczy, jestem związany z Uniwersytetem Warszawskim od pewnie 10 lat. Jestem adiunktem, gdzie na UW zajmuję się z jednej strony badaniami gier, a z drugiej strony no, trochę piszę artykułów, pracuję ze studentami i w sumie powiedziałbym, że to ta droga akademicka, chociaż nie tylko, zaprowadziła mnie do devu. Bo gdzieś przez projekty badawczo-rozwojowe trafiłem do game developmentu, chociaż z branżą jestem związany tak szeroko pojętą, znacznie dłużej. Gdzieś teraz się w minionym miesiącu przy jakiejś rozmowie zorientowałem, że no jakieś tam pierwsze recenzje, bo jak gdzieś wywodzę się z tego, powiedzmy, nurtu recenzenckiego, pierwsze recenzje pisałem chyba w 99 roku. Czyli 25 lat temu. No i tak jakoś to tak trwało. Boże, a ty którym jesteś wiele lat? Ja myślałem, że ty jesteś... Rzeczywiście że zaczynałem byłeś dzielnikiem CD Action w końcu lat 90., a nie autorem wówczas. Ale przez to, że byłem zawsze takim dzieciakiem bardzo z jednej strony nastawionym na czytanie, no i oczywiście na granie, a z drugiej strony bardzo lubiłem i lubię do dzisiaj pisać, to gdzieś jak miałem tych paręnaście małych lat, gdy powstawała
strona internetowa, ta się chyba nazywała. Wyobraź sobie, w 1999 zaczynałem w internecie właśnie, to też pewnie nietypowe. To się chyba nazywało reporter.pl. I pojawiła się tam taka przestrzeń na to, żeby pisać tam recenzje. I przez jakiś czas rzeczywiście tam pisałem, a ponieważ domyślasz się, że dla młodego chłopaka to, że można kumplom z klasy pokazać podczas lekcji informatyki, jak się wejdzie do internetu, że tutaj moje recenzje wiszą i ludzie to czytają, to gdzieś nawet miało jakieś ładne odsłony jak na tamte czasy, no to to był szpan. A ja też się po prostu, oprócz tego, że w tym realizowałem, no to po prostu gry miałem na bieżąco do ogrywania, więc wymarzony scenariusz. No i gdzieś to tak, powiem ci, na etapie liceum późnego trafiłem do różnych mediów mainstreamowych, przez które gdzieś tam przechodziłem przez jedną, drugą redakcję, gdzie starałem się głównie o to, żeby właśnie tam się pojawiały teksty o grach. Później trafiłem do takiej telewizji Hyper Plus, gdzie przez kilka lat prowadziłem różne programy z bardzo fajnymi ludźmi. No i gdzieś powiedziałbym w tym i w tej ścieżce akademickiej pracy ze studentami właśnie identyfikuję swoją taką mocną część growej tożsamości. A ten dev, no to tak się pojawił pewnie w jakimś 17 roku i od tego czasu robię tę rzecz. Pomagam w ten czy w inny sposób, no od pewnego czasu w Gołcie, no to po prostu zarządzam spółką, ale też zarządzam produkcją. Nie jesteśmy wielkim zespołem, więc siłą rzeczy trzeba nosić wiele czapek jednocześnie. Tak, bo teraz Sports Renovations. Tak, Sports Renovations to jest gra, nad którą pracujemy pełną parą. Na tę grę podpisaliśmy kontrakt wydawniczy z Plugin Digital. Opiekuje się tą grą pod banderą Dear Villagers. No i tak, i mogę powiedzieć, że betę zamknęliśmy, więc tak naprawdę teraz trwają prace nad z jednej strony portingiem, no i pewnie jeszcze nad paroma innymi rzeczami, o których pomidor. Ale już jesteśmy znacznie bliżej niż dalej. Zaraz coś wyciągniemy z siebie, spokojnie. Zobaczymy, zobaczymy. Rozkręcimy. To zejdziemy od drugiej strony, najpierw od uczelni, bo to jest jakiś tam mój sweet spot, bo de facto ja do game devów chodziłem, szedłem od strony e-sportowej, a do e-sportowej od strony jeszcze organizacji studenckich na studiach, więc mocno się tam angażując i funkcjonując w tej przestrzeni uczelnianej. Do dzisiaj mam takie mocne zainteresowanie, jakby rozumiem, że sporo się kierunków pootwierało, ale gdzieś z tyłu głowy mam wrażenie, że polskie uczelnie na pewno, jak widzę to u siebie, u nas lokalnie w Białymstoku, nie odkryły tak w pełni, albo nie wiem, czy w pełni wykorzystały to, jakim zjawiskiem jest game dev w Polsce i jak jeszcze dużo jest w tej perspektywie do zrobienia, bo pamiętam swoje tam początki, interesowanie się branżą e-sportową, w czas eventów w roku tam 2007, 2006, 2008. I wówczas mi się wydawało, że już tam zaraz będzie jakaś tam wielka rewolucja i jesteśmy prawie 20 lat później. Sporo się kierunków otworzyło na polskich uczelniach i mam pytanie, jak bardzo twoim zdaniem się to zmieniło, jak bardzo ta edukacja wyższa game devowa na jakim poziomie u nas stoi i na ile ona wpływa tak realnie na branżę game devową. Może od tego zacznijmy. No to jest ciekawe pytanie. Dla mnie trudne, bo jestem trochę po obu stronach, może nie barykady, nie? Tym bardziej, właśnie tym bardziej może masz fajną perspektywę, bo będąc po którejś ze stron możesz mieć jakieś na swoje argumenty, a tu tak. Ja rozumiem, że fajnie było, jakbyś znalazł w tym wszystkim prawdziwy środek. Nie wiem, czy potrafię znaleźć prawdziwy środek, tak zupełnie uczciwie mówiąc, ale sądzę, że tak. Znaczy, bo miałem okazję, poza tym, że po prostu na Uniwersytecie Warszawskim od lat pracuję w taki sposób systematyczny, no to przez kilka, nie wiem, siedem chyba lat czy sześć współpracowałem z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, gdzie po prostu miałem jeden wykład dla studentów zaocznych i też miałem jeden taki sezon współpracy z uczelnią Łazarskiego, gdzie właśnie jest taki kierunek związany bezpośrednio z produkcją gier wideo. Myślę, że zwłaszcza prywatne uczelnie gdzieś być może ze względu na to, że co do zasady prywatna uczelnia to jest jednak podmiot
charakteryzujący się inną zwrotnością i inną dynamiką niż potężna uczelnia, która bardzo często publiczna, która bardzo często przez właśnie swoją skalę, przez wymogi, czy to ministerialne, czy ustawowe, bardzo często no nie jest w stanie po prostu podążać szybko za wydarzeniami, za trendami, ale z drugiej strony też nie udawajmy, że game dev to się w Polsce rozwinął w ciągu, nie wiem, ostatniego roku czy 2 lat. W tym sensie z całą pewnością jest bardzo dużo przestrzeni jeszcze do zagospodarowania. A mi się wydaje, że takim, czy nie chcę, wiesz, nie chcę w tej dyskusji jakoś za bardzo zbaczać w kierunku specyfiki administracji uczelnianej i tego, jak to zwykle działa, ale myślę, że z jednej strony centralizacja władzy na uczelniach, a z drugiej strony fakt, że jednostki naukowe bardzo często są w dużej mierze jakoś osobne, to sprawia, że jest im często trudno obsłużyć ten proces związany z potrzebami w zakresie game devu, no bo teraz powiem rzecz oczywistą dla osób, które gdzieś nas słuchają i pewnie dla nas obu. No, game dev to jest taki rodzaj działalności, który wymaga bardzo różnych wszechstronnych kompetencji. Tego się nie da obsadzić jednym kierunkiem, tego się nie da obsadzić 3 kierunkami w studium. To trzeba byłoby tak naprawdę o tym myśleć w sposób taki prawdziwie multiplatformowy, tak by oferta studiów być może nawet nie ograniczała się do, nie mówię, do jednego wydziału, być może nie do jednej uczelni. Tak? I myślę, że jest na to przestrzeń, tylko że to też jest taka tytaniczna praca, która jest wymagająca. Wydaje mi się, że wymaga też zaangażowania ze strony devu, nie tylko, to po prostu nie wyjdzie samoistnie z łona uczelni, a to dlatego, że po prostu na uczelniach jest bardzo niewiele osób, są oczywiście takie osoby, ale jest ich procentowo naprawdę niewiele, które miały jakiś realny kontakt z developmentem gier. I teraz widzę, kiedyś to widziałem właśnie z tej zewnętrznej perspektywy, że pojedyncze osoby chętnie angażują się, przychodzą, żeby opowiedzieć studentom coś w ramach jakiegoś koła naukowego, których miałem okazję też parę gdzieś założyć, czy którym miałem okazję się opiekować. To są ludzie, którzy bardzo często swój własny, prywatny, dodatkowy czas poświęcają na takie pojedyncze inicjatywy, ale myślę, że tego typu inicjatywy, o której mówimy, nie da się zorganizować w sposób no właśnie taki złapanki. Nie? To musiałoby być coś bardzo dobrze, gruntownie przemyślanego i skonsultowanego z branżą, tak sądzę. Nie wiem, czy jest w tym momencie ktoś, kto byłby ownerem tej inicjatywy, a jak wiemy, bez ownershipu mocnego, no to zwykle po prostu rzeczy się nie dzieją. No jakby dwa zjawiska widzę, bo z jednej strony powstało obok uczelni, które otwierały kursy, czy game devowe, czy e-sportowe, bo też ich sporo powstało. Moim zdaniem te e-sportowe absolutnie się nie sprawdziły i były bezcelowe, ale się okazało, że pomimo, że wiem, ile trwa zrobienie kierunku, już nie mówię, no bo przedmiot to przedmiot, to się da tam w 2-3 lata zrobić, ale kierunek to często jest jeszcze dłuższy proces, a widzieliśmy uczelnie, które, prawda, usłyszały o e-sporcie i rok później już miały rekrutację na kierunek e-sportowy, tak, więc to wydawało się bezsensowne. Rynek jakby zweryfikował, na ile to było potrzebne, ale jednocześnie obok uczelni otwierających kierunki w perspektywie ostatnich paru lat powstało też, czy jakby funkcjonowały chyba teraz, nie wiem, 2 czy 3 różne szkoły, szkoły, kursy, czy online'owe, czy offline'owe, online'owe, hybrydowe, w których za parę tysięcy złotych jesteś w stanie sobie przez parę weekendów nauczyć się, potencjalnie, w cudzysłowie, nauczyć się game devowania, tak? Więc okazało się, że rynek jest nie dość, że chłodny i niby jest potrzeba, i jednocześnie i uczelnia to znalazły miejsce, i było miejsce na zewnętrzne, jakby poza systemowe, edukacyjne rozwiązania, to ja nie mam, że dalej tam ta potrzeba jest, więc jakby stąd mam takie poczucie niewykorzystania potencjału absolutnie tego, czego studenci mogli oczekiwać, ale inna kwestia mnie jakby bardziej w tym wszystkim interesuje,
to jest to, czy to jest po prostu potrzebne. Bo ta nasza, już pomijam to, na ile 5-letni typ edukacji wyższej jest w obecnych czasach potrzebny komukolwiek. Pomijam, że młodzi zawsze będą mówić, że nie, bo po co to. Ale tutaj jakby z game devem chyba mamy problem strukturalny, taki strategiczny na poziomie, że jakbyśmy dzisiaj spytali paru dinozaurów game devowych, czy oni uważają, że kierunek studiów, game devowanie, uczenie się robienia gier na studiach ma sens, pewnie powiedzieli nie, bo my zaczynaliśmy jako samouki i większość twórców gier na świecie to są samouki, że to nie jest branża nauczalna, że to jest na tyle specyficzna rzecz. Już pomijając, że pewnie część z nich ma jakby negatywne podejście do w ogóle uczenia się na studiach robienia rzeczy, że jakby studia nie od tego powinny być, jeśli w ogóle powinny być i funkcjonować. Więc ja nie wiem, czy tutaj nie mamy takiego problemu na samym dole całego zjawiska, że, czy te studia komukolwiek są potrzebne, tak? Czy nie Wiesz lepiej w co, tym samym czasie nie studiować i iść do pracy, nie? Z przekory, choćby z tego powodu wejdę w rolę adwokata diabła. Nie, po której stronie chcesz być adwokatem diabła? Wobec tego po prostu, co powiedziałeś teraz, bo jakbym miał pod ręką ten filmik Marii Hunanen, a po co, a komu to potrzebne, to myślę, że można byłoby pod tę sytuację trochę podstawić, nie? Znaczy, pewnie to, że myśmy kiedyś dali radę bez tych studiów, no to pewnie to jest taki, powiedziałbym, umiarkowany argument dzisiaj. Natomiast z drugiej strony pewnie tak, to jest w ogóle szersza dyskusja, pytanie dotyczące tego, czym powinien być uniwersytet dzisiaj, czy uniwersytet powinien być szkołą zawodową, czy to jest ten cel? Pewnie to z kolei wpisuje się w jeszcze szerszą dyskusję dotyczącą w ogóle struktury dzisiejszego systemu kształcenia, nie tylko na poziomie studiów, nie tylko na poziomie szkoły wyższej, ale w ogóle jako całości. Nie wiem, czy jestem przygotowany do tego, żeby jakoś tak, wiesz, systematycznie i Nie chcę, całościowo żebyś ci na to jakoś strasznie odpowiedzieć. bronił. Ja bym z mojej perspektywy, jakby może też tematyki podcastu, który mamy o biznesie, bo jakby na sam koniec dnia do tego sprowadzane są gry, do zarabiania pieniędzy. Oczywiście są formą kreatywną, formą sztuki, formą popkultury. I tam uczelnie, te tradycyjne uniwersytety w ogóle się temu wymykają, tak? No bo wówczas, jeśli mówimy o grach Tu bym jako dziełach dyskutował, wiesz? artystycznych, to już w ogóle jesteśmy No to widzisz. w innej perspektywie, tak? Ale faktycznie nie jesteśmy, nie robimy dzieł sztuki, tak? My robimy growe Hollywood, tylko nie wszyscy o tym wiedzą. I przy tym wszystkim wydaje się, że uczelnia jest zbędna. Ja jakby sam trochę się oponuję przeciw sobie, bo jakby wierzę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mogliby to po prostu postudiować sobie, może nie przez 5 lat, ale na pewno przez 3 lata dałoby się to spokojnie postudiować, być wdzięcznym za to, że studiowało się coś ciekawego, interesującego i przyszłościowego. Bo tak naprawdę sporo ludzi nie chce iść od razu do pracy po liceum i chce postudiować i może ten czas marnować na jakimś tam kierunku. De facto trochę marnować swoje pieniądze, swoich rodziców, trochę marnować czas nauczycieli i uczelni, jakby przedłużać te takie trochę kłamstwo, że uczelnia, czy robienie studiów jest potrzebne. Może właśnie nie, może właśnie powinniśmy iść w stronę robienia tych wydajnych studiów, tak? Zróbmy je przez 3 lata, ale zróbmy coś fajnego, w czym się będziemy jarać, bo tak naprawdę nie wiem jak ty, ale jak ja popatrzę po swoich znajomych, to naprawdę większość gdzieś tam odbiła od swojego kierunku studiów dosyć mocno, tak? Więc to zjawisko jakby też obok tego się pojawia. Więc ja chciałbym, Co w żebyś tym odpowiedział na wszystkim? wszystko, ale może trochę powiedział w perspektywie swojej jako prezesa spółki game devowej, tak? Czy tobie się studia game devowe przydają, albo na ile byś je zmienił? Wiesz co? Ja mam wykształcenie polonistyczne. Ja Anglista i zrobiłem. historyk, także wiesz. I wydaje mi się, że, znaczy, jak patrzę na to z tej dzisiejszej perspektywy, i myślę też o tym,
co robię ze studentami na polonistyce w związku z grami, nie? No bo oczywiście na Wydziale Polonistyki to jestem takim trochę, jak to ładnie powiedzieć, trochę takim wariatem, który opowiada o jakichś dziwnych rzeczach i gra ze studentami w What Remains of Edith Finch na przykład, czy Firewatcha i sobie analizujemy te struktury fabularne. Co absolutnie tak, tylko co, że ci wejdę w słowo. Polonistyka i tam przedmiot o kreatywnym pisaniu, narracji, moim zdaniem absolutnie powinien być częścią kurikulum. Jakby polonistyka nie powinna być od uczenia polskiego, tylko od bycia prawie że pisarzem, tak? Albo z operowaniem słowem, kreowaniem tym słowem, a nie tylko być tym odtwórczym poznawaniem dzieła i uczenia się, jak być dobrym polonistą. Tak? Chciałbym to wyciągnął trochę o oczko wyżej, wiesz, i jak myślę sobie o swoim doświadczeniu studiów i wielu moich przyjaciół, i wielu osób, które z tym mam kontakt jeszcze z czasów moich studenckich, to myślę sobie, że te w wypadku studiów humanistycznych, o tych potrafię powiedzieć, bo tylko takie mam doświadczenie. To wydaje mi się, że nie redukowałbym ich absolutnie do repertuaru narzędzi, którymi następnie taki humanista potrafi się posługiwać, czy nawet bym nie redukował tego do kompetencji miękkich, które wydaje mi się, że siłą rzeczy, nawet jeśli człowiek tego nie chce, to w jakiś sposób nabywa w trakcie tych studiów. Wydaje mi się, że to jest sposób tego typu studia, jeżeli są dobrze użyte przez studenta, to mogą być tak naprawdę sposobem na to, żeby lepiej orientować się w rzeczywistości, lepiej ją czytać, lepiej rozumieć to, co dzieje się dookoła. Nie tylko w kulturze, ale tu również i w tym sensie wydaje mi się, że osoba, która by przeszła, a są takie osoby, które mówią mi wprost na początku, jutro mam pierwsze zajęcie o tym semestrze zimowym i spodziewam się, że ktoś mi coś podobnego powie. I przychodzę na te zajęcia, bo w sumie nigdy nie grałem w gry wideo. W sumie, na przykład, to jest częste story. Przychodzi, to Wydział Polonistyki jednak jest bardziej sfeminizowany i bardzo często co roku słyszę taką historię, mój chłopak gra w gry. W sumie to bym się chciała trochę dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Te zajęcia to są dla mnie takim trochę sposobem na to, żeby się czegoś o tym dowiedzieć, może trochę wejść poza swoją strefę komfortu. I to słyszę bardzo często, właściwie co roku coś takiego się pojawia. I wydaje mi się, że osoba, która by przeszła przez całą swoją edukację, nie zderzywszy się z grami wideo i nie nauczywszy się tego, w jaki sposób te komunikaty bardzo często, oczywiście czy Tetris jest komunikatem, to w latach 90. się odbyła całkiem spora dyskusja akademicka na ten temat, czy Tetrisa da się jakoś interpretować sensownie, ale to odłóżmy na bok, to wydaje mi się, że osoba, która by nie spróbowała się z tym zderzyć i nie nabyła kompetencji do tego, żeby analizować, interpretować, czytać w świadomy sposób tego rodzaju teksty kultury, to po prostu jej uczestnictwo w kulturze, w życiu społecznym, po prostu w naszej współczesności będzie daleko, daleko niepełne i daleko no, takie niekompetentne po prostu. W tym sensie wydaje mi się, że te gry na kierunkach także humanistycznych, one nie muszą i w ogóle te studia pewnie w takim fundamentalnym swoim założeniu, one niekoniecznie mają służyć do tego, żeby zrobić z ciebie redaktora czy nauczyciela. Pewnie ta funkcja jest przyklejona do tego w sposób nieuchronny, bo uprawnienia się takie czy inne często dostaje w ramach tych studiów, ale wydaje mi się, że w założeniach tego systemu jednak fundamentalnie jest to, żeby człowieka nauczyć różnych rzeczy. Oczywiście czasem to wychodzi lepiej, czasem to wychodzi gorzej. I pewnie możemy dyskutować, czy w ogóle ten system jest właściwy, czy on jest najlepszy. Taki jest. I wydaje mi się, że to gdzieś się broni. Z drugiej strony, przechodząc trochę w innym kierunku, ja mam kilkoro u siebie w firmie pracowników, którzy skończyli studia skoncentrowane na robieniu gier. Jestem bardzo z tych osób zadowolony. Mam poczucie, że wnoszą kompetencje, wnoszą jakość już od samego początku. W sensie, wydaje mi się, że tamte studia, które mają bardziej z całą pewnością taki zawodowy charakter, tak? To jest szkoła wyższa, która przysposabia ludzi do tego, żeby pracować w game devie, żeby nie wchodzić z pozycji stażysty, tylko może takiego bardziej już rozgarniętego juniora, bo po prostu spełnia swoje zadanie i wydaje mi się, że pozwala wypełnić tę lukę związaną z zatrudnieniami, jeśli dzisiaj rzeczywiście z taką luką dalej mamy do czynienia. Okej. Dobrze, bardzo komplementarna odpowiedź. Pozwól, że
przerzucę w drugą stronę całość rozmowy, bo mniemam, że o edukacji wyższej byśmy mogli rozmawiać, ale dobrze słyszeć, że masz na pokładzie ludzi właśnie jakby żywy przykład tego, że ta formuła działa. Więc jakiekolwiek ja bym miał wątpliwości czy niepewności wobec tego modelu, to widać, że on tak czy siak sobie radzi, więc cieszę się z tego i mam nadzieję, że to tylko się gdzieś tam dalej będzie rozwijać, bo no, sam wiesz, ile pewnie jeszcze jest do zrobienia i do nauczenia się i do ulepszenia, ile jeszcze fajnych gier jest do zrobienia. Ale chciałbym w drugą stronę z edukacji przeskoczyć na biznes, bo jak mówiłeś, macie w swoich szeregach w Goat Games prawdziwego Goata, macie grę sportową, masz wydawcę, który chyba ze sportowych gier nie jest jakby znany, tak to delikatnie nazwijmy. Ty sam sobie sportowcem, nie wiem, czy jesteś jak bardzo, ale dam sobie kawałek ręki odciąć, że polonista nie jest największym sportowcem na świecie. I jednocześnie jakoś to biznesowo całkiem fajnie funkcjonuje. To ciekawy miks. Powiedz mi, jak ci się prowadzi biznes, bo chcę zobaczyć, jak to udaje ci się gdzieś tam to wszystko łączyć ze sobą, bo do tego jeszcze też praca na uczelni i tak dalej, więc masz specyficzną pozycję. W sensie nie jesteś standardowym devem, o tak to bym powiedział, tak? Bo standardowy dev, bo takich rozmów przeprowadzałem tu parę, tak, zaczynałem grać i tam byłem recenzentem, a potem zacząłem robić gry albo po prostu coś sobie testowałem. Byłem tu producentem, a potem założyłem studio i robię grę, w którą sam chciałem grać. Jakby twoja historia jest trochę inna, tak? Pod tytułem jestem dziennikarzem byłym, który został na uczelni i jestem po polonistyce, więc dogadałem się z Lewandowskim i zrobiliśmy studio robiące gry sportowe. Jakby wykładam cały czas na uczelni, no bo hello, tak? To część mojej pracy. Ale mam na przykład publishera, który nie jest wyspecjalizowany w sporcie. Jak to wszystko fajnie się gdzieś tam łączy, bo rozumiem, że na razie całkiem fajnie wam idzie i rośnie. I chciałbym, żebyś mi podrzucił takie swoje małe podsumowanie, jak wam to razem się wszystko klei. Dzięki. No to jest też ciekawe, bo bardzo takie wielowątkowe pytanie. Zobaczymy, na ile będę potrafił komplementarnie, jak to nie poradzisz sobie, poradzisz. Na nie odpowiedzieć. Natomiast te uczelnie w tym wszystkim trochę wyjaśnię, bo tu jest takie straszne słowo, ale ono ma miejsce i jest adekwatne do sytuacji. Synergia. To rzeczywiście w moim wypadku działa na kilku poziomach, bo mam poczucie, że... Znaczy podam bardzo konkretny przykład. Dzięki temu, że jestem na uczelni i jestem cały czas aktywnym badaczem, uczestniczę w konferencjach, jestem w środowisku naukowym, to gdzieś stworzyło przestrzeń do tego, żeby spółka, którą prowadzę, mogła wziąć udział w grancie finansowanym bezpośrednio przez Komisję Europejską, z pominięciem wszystkich polskich instytucji pośredniczących. Wystartowaliśmy w takim grancie właśnie kilkunastu podmiotów z całej Europy, w konsorcjum, no i ten grant w bodaj chyba drugim podejściu został dofinansowany przez komisję. To nie jest jakieś gigantyczne przedsięwzięcie. Będę mógł tutaj powiedzieć w konkretnych liczbach, bo podawaliśmy je publicznie, więc czemu ich nie powtórzyć. To jest grant, który jest finansowany z jednej strony przez Unię, z drugiej strony przez brytyjską komórkę rządową odpowiedzialną za research and no, za rozwój biznesów kreatywnych, tak to nazwijmy w skrócie. Nasz udział w tym grancie to jest około 140 tysięcy euro na badania, które są w całości refundowane właśnie przez Unię. Grant dotyczy sustainable growth i zwrotu w kierunku zielonej gospodarki i badań dotyczących tego, w jaki sposób GameDev może się w to wpisywać, jak to może rzutować na game dev, a my jesteśmy tam takim drobnym, powiedziałbym, wykonawcą, który będzie część projektu demonstrował za pomocą gry, która finalnie gdzieś będzie dostępna publicznie. To będzie niewielki kawałek gry, który będzie eksplorował te obszary. I teraz poza instytucjami naukowymi z Europy, jest ich pewnie
Takie, rzucam teraz liczby rzędu wielkości. To jest do sprawdzenia, ale żeby też dać wyobrażenie. Uczelni jest pewnie w tym grancie 10 z całej Europy, podmiotów prywatnych jest 5. To, że GOAT może w tym uczestniczyć, jest efektem tego, że ja mogę swój network uruchamiać nie tylko w GameDevie, lecz także w świecie nauki. To jest coś, co się tak bardzo materialnie, bardzo konkretnie przekłada na firmę, którą prowadzę, bo po prostu uruchamia coś, co już przekładając na biznes, można byłoby nazwać po prostu zleceniem w formule work for hire. Zresztą to jest taka druga noga, z której no jestem dumny, że udało się ją w firmie zbudować, postawić. To jest to, że gdzieś część pracy, którą wykonujemy, to są też zlecenia w formule work for hire, nawet na tym trudnym dzisiejszym rynku. Mam wrażenie, że kompetencje, które mamy w spółce, rzeczywiście mogą być sensownie wykorzystywane przez devów z zewnątrz i kilka takich zleceń mieliśmy okazję w mniejszym czy w większym zakresie realizować, ale oczywiście zdecydowana część wysiłku, który na co dzień wykonujemy, jest związana z produkcją tej naszej pierwszej gry, tak? Sports Renovations, a więc narracyjnej gry symulacyjnej, w której tutaj staramy się opowiedzieć historię zapomnianego obiektu sportowego ze Stanów, który jako bohater tej gry starasz się przywrócić do życia, przywrócić blask temu miejscu, które ma być zamienione w centrum handlowe, bo przecież nie można tego dopuścić, tak? Jest taka typowo, można powiedzieć, amerykańska historia przywracania miejsca ważnego dla lokalnej społeczności, no i gdzieś staramy się to opowiedzieć mechanikami typowymi dla renowatorów, symulatorów, ale jednocześnie bardzo mocno stawiamy na Enviro Storytelling, na to, żeby miejsca, do których trafiamy, były bardzo zindywidualizowane, żeby te miejsca same sobą opowiadały jakąś historię. Bardzo mocno postawiliśmy na voice acting, który jest w tej grze no, istotną częścią doświadczenia. No więc, jak mówię, narracyjna gra symulacyjna, mam nadzieję, że powiem tak, byliśmy na PAX-ie, o czym doskonale wiesz, bo z twoją ekipą byliśmy, słyszałem, może, słyszałem. Może nie drzwi w drzwi, ale byliśmy całkiem niedaleko. Tą drogą podziękowania dla chłopaków za pomoc także podczas wypakowywania się stamtąd. Przekażę, że chłopaki. Mam nadzieję, że oglądają, bo to wiesz. Też mam nadzieję. No i teraz w tym wszystkim, na tym PAX-ie, mieliśmy naprawdę fantastyczny odbiór. Czy mam takie poczucie, że zobaczymy oczywiście, jakie będą finalne wyniki, ale myślę, że to jest gra, z której na takim poziomie właśnie artystycznym, na poziomie wykonania, na poziomie historii, którą staramy się opowiedzieć, jakości tych mechanik, no nie ma lipy, myślę. To jest coś, z czego mogę powiedzieć, jesteśmy po prostu dumni. A ponieważ gdzieś doszliśmy, jak wspomniałem, już do właściwie do bety zamkniętej, to powoli zaczynamy też myśleć o następnych projektach. Mamy kilka rozmów w toku najróżniejszych kierunków. Jeszcze o nich nie będę opowiadał, ale no tak, to można powiedzieć, w ten sposób się to układa. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Powiedz mi teraz w kolejną stronę. Jak już Robert, The Goat, bo my też, jako agencja funkcjonująca w tym obszarze takim reklamowym, marketingowym wcześniej i nadal trochę w tym e-sportowym, tam sporo person różnych się angażowało inwestycyjnie w e-sport, bo i piłkarze, i koszykarze, i Gortat, i nie tylko. Różnie z tym wychodziło, raczej gorzej niż lepiej. O paru gdzieś tam piłkarzy słyszałem inwestujących w różne rzeczy. O Robercie inwestującym w różne rzeczy growe również. Ale tak naprawdę chyba nie wiem, czy mamy jakiś taki duży sukces, który powstał przy wsparciu celebryty sportowego polskiego chyba, tak? Wydaje mi się, że któryś tam, któryś studio z wsparciem, prawda, na jakieś tam grupy inwestycyjne, więc to już Mały inna kwestia. Szomania, kochany, mały Szomania. Tak, ale jakby dzisiaj, czy bo była faska na inwestowanie w gry. Czy game dev mniej, bardziej e-sport, teraz może trochę bardziej będzie game dev znowu, jeśli wróci moda na inwestowanie. Raczej mnie interesuje, w ogóle nas Piotr Płacynko pozdrawia, bo jest wyznawcą kozy, a my jesteśmy tu kozami tego odcinka. Pozdrawiamy cię, Piotrze. Czemu
No ja wiem, że to zabrzmi, jak zabrzmi. Czemu ci polscy sportowcy tak mało inwestują w polskie gry? Zapytałeś wcześniej, na ile jestem sportowcem. No, pewnie nie jestem na tyle sportowcem, żeby inwestować w gry i żeby umieć na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, czy mało rzeczywiście. Znaczy, nie potrafię dyskutować z tą tezą, bo nie znam faktycznie jej fundamentu. Nie wiem, czy rzeczywiście jest tych Znaczy, inwestycji ja też mało. dokładnie nie wiemy, ile inwestują, bo część z tych inwestycji jest gdzieś tam poukrywana, tak? No, robi jeszcze się gierka Copa City, która też jest o stadionach i też jest sportowa i też ma jednak korzenie z Legii i Warszawa, więc też ma jakiś tam rodowód sportowy. Jakby gry sportowe same w sobie są dosyć ciężkim segmentem, przyznajmy to, bo jest bardzo elitarny. Więc albo masz gry sportowe duże, potem jest duża dziura i potem są gry casualowe, gdzie się tam odbija piłkę siatkową kwadratowymi ludzikami. Jakby po drodze jest niewiele rzeczy do dyskutowania. Jakby nasz polski sport przez, jak gry sobie nasze i polskie gamy frusł. Polscy sportowcy też tak naprawdę się mocno wzbogacili przez ostatnie 15 lat. No i wiem, że jakby szukają oczywiście opcji na inwestowanie. I gry i e-sport w zachodniej Europie, a w Stanach zwłaszcza, stały się jednak mocnym tym inwestycyjnym. Tam w perspektywie e-sportu, League of Legends, zespołów, które inwestowali, czy to gracze NBA, czy biznesmeni gdzieś tam funkcjonujący w sferze sportu, no tam to było wręcz masowe. Jak to wyszło finansowo, to już jakby mniejsze ma znaczenie. U nas ta moda chyba się nie pojawiła, ale u nas chyba moda w ogóle na inwestowanie takie celebryckie się nigdy nie pojawiła. I czy w swojej perspektywie czy myślisz, że to zjawisko się ponowi, pojawi znowu, czy sportowcy, tudzież celebryci zaczną znowu inwestować w gry? Bo mniemam, że jesteśmy jako branża na jakimś tam przededniu kolejnej fazy na inwestowanie. Ja wiem, że sytuacja Frostpunka dwójki ostatnio może nie pomogła w tym wszystkim i te doły, które mają, jeszcze do tego teraz głosili opóźnienia altersów, tak? Ale tu nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali znowu o giełdzie, bo tydzień temu to robiliśmy na konferencji Movie Games. Czy myślisz, że Robert, czy nie tylko on, nie tylko na bazie jakby waszej gry, czy waszych pomysłów, ale ogólnie tak rynkowo, czy myślisz, że wrócą do inwestowania? Bo to jest takie fajne, szumne inwestowanie i ten polski sport, który pomimo różnych problemów sobie tam momentami całkiem nieźle radzi, tak? I to, że Wojtek Szczęsny będzie grał w Barcelonie, to też jest trochę jakieś podsumowanie jego kariery i tego, że kolejny Polak się gdzieś tam przebija do tych największych punktów i my z grami jakby równolegle mamy trochę gorzej, trochę lepiej, ale ten Frostpunk i tak się sprzeda. I tak będzie znany na całym świecie. I już jest. I kolejne tytuły, które gdzieś tam mamy, te duże, nadal będą. Tak, jesteśmy nie jakimiś tam stricte liderami, ale gdzieś tam na topce tej globalnej. Czy te dwa zjawiska nie powinny ze sobą razem funkcjonować? Bo to są jednak biznesy młodego pokolenia, tak? To są wszystko pokolenia. To sukcesy obu tych zjawisk, polskie sukcesy, to są wszystko sukcesy tych polskich milenialsów, urodzonych gdzieś tam powiedzmy w latach 80. czy no to pierwsze może gamedevowe inaczej, ale czy te dwa zjawiska nie powinny się nawzajem wspierać i czy ktoś poza Robertem jeszcze będzie inwestował w polskie gry? Bo moim zdaniem powinien. Ale chciałbym zobaczyć, jaką ty masz perspektywę, będąc de facto tam w środku tego wszystkiego. No to tak, wydaje mi się, że po pierwsze fakt, na który gdzieś pośrednio wskazałeś, bardzo pomaga. Ten oto, że ci sportowcy bardzo często sami grają w gry i rozumieją to medium. Myślę, że to gdzieś przełamuje całkowicie pierwszą barierę, która przy różnych inwestycjach bywa problemem, że inwestor nie rozumie tej materii, w którą
którą inwestuję. I to bardzo często jest pewnie dobry powód, dla którego być może nie warto wchodzić w taką inwestycję. Hipotetyzuję, bo przecież sam nie jestem tego rodzaju inwestorem. Ale myślę, że to jest coś, co w jakimś sensie obniża barierę wejścia. Natomiast czynnikiem nie do przecenienia dzisiaj pewnie jest ten negatywny cały czas sentyment wobec naszej branży, który sądzę, że wynika obecnie przede wszystkim z tego, że brakuje nam dobrych historii sukcesu, które można byłoby pokazać no, jako przykład tego, co mogłoby się wydarzyć z twoją inwestycją. Bo to jest po prostu dzisiaj szalenie trudno. Pewnie historia Techlandu w jakiś sposób może być inspirująca, zwłaszcza z tą ostatnią inwestycją chińską. I właściwie to chyba to trochę do tego się sprowadza. Wydaje mi się, że odpowiadając na twoje pytanie... Chcę się wiedzieć, czy to jest interesująca, czy zachęcająca historia dla inwestora zewnętrznego, bo historia inwestycji w Techland nie jest sukcesem inwestorów Techlandu. Nie jest, tak? Ale tylko daje jakby wyobrażenie. Jednostkowego wiesz, sukcesu Pawła Marchewki. Tak? Daje wyobrażenie o tym, jak bardzo to może urosnąć. Myślę, że to jest ta obietnica, nie? Która gdzieś może mieć duże znaczenie, ale wydaje mi się, że odpowiadając wprost na twoje pytanie, bardzo bym się cieszył, gdyby tak było, że sportowcy zaczną szeroko, globalnie inwestować w gry, w polskie gry, bo to by znaczyło, że ten trend się przełamał. Ale myślę, że to nie sportowcy będą źródłem tego przełamania, tylko pewnie będzie to świadectwem tego, że coś się istotnie zmieniło na korzyść, jeżeli chodzi o percepcję naszej branży w świecie inwestycyjnym, tak sądzę. A dzisiaj, jak mówię, ten sentyment jest negatywny, bo mało jest przykładów gier, które zrobiły wynik, które, i to właśnie nie chcę powiedzieć, że zrobiły dobry wynik, no bo sam powiedziałeś przez chwilę o Frostpunku, o którym nie rozmawiamy, że jest to gra, która niewątpliwie na siebie zarabia, która nie jest złym produktem przecież, tak? A gdyby skoncentrować się wyłącznie na wyniku, na samym kursie giełdowym, no to można by pomyśleć, że to jakiś straszliwy kasztan. A wiemy, że tak nie jest. Tak? I my, nie oni. Więc myślę, że to jest pewnie coś, co dałoby się przełamać kilkoma sukcesami, takimi bardzo wyraźnymi i kilkoma obietnicami, kilkoma podmiotami na rynku, które miałyby do zaoferowania naprawdę ciekawą obietnicę. I myślę, że to by było to. Z drugiej strony, no przecież znamy historię z ostatnich paru lat, paru ciekawych inwestycji, które w polskie spółki miały miejsce i no tak, tylko pewnie skala tego wszystkiego jest inna i myślę, że globalnie, znaczy całościowo ten sentyment jest po prostu dzisiaj negatywny. Okej, okay, a jak traktujesz, jak mocno podchodzicie do dużego wyzwania, które przed sobą macie, bo jakby jak sobie obserwuję i jak to historyk z wykształcenia, a gracz strategii z zamiłowania od lat, mnie jarają jakby historię rozwoju i perspektywy, potencjały wzrostu, które na sobie mają zespoły, organizacje i ludzie. I jakby widzę całkiem spore portfolio polskich studiów, które mają za sobą ciekawe story i przed sobą jeszcze ciekawsze. Wy będąc, załóżmy, będąc w segmencie gier sportowych, czy jesteście świadomi, na ile to jest wymagający segment, na ile nie było polskich gier sportowych dużych, tudzież z sukcesem się sprzedających tak naprawdę, takich prawdziwie sportowych. I inna kwestia, co czy wiecie, na ile to może urosnąć, na ile to może być duża perspektywa, bo ja trochę z jednej strony pytam tak życzeniowo, że chciałbym, żeby ci polscy sportowcy dokładali tych pieniędzy, bo myślę, że to naturalne połączenie, jakby na takim poziomie socjologicznym i biznesowym i tak jak mówisz, no trochę zrozumienia, trochę niezrozumienia, ale jednocześnie jakby jesteśmy z tego samego pokolenia.
z tego samego pokolenia sukcesu, to też warto podkreślić. Ale poza tym macie przed sobą mega zadanie, tak? Zrobić dobrą polską sportową grę, a potem po niej, a już najbardziej to zrobić kolejną dużą albo większą sportową grę, która się sprzeda z sukcesem, to będzie naprawdę duże osiągnięcie i jednocześnie dające mega perspektywy. Tak ja to widzę. Kopnąłem już kamerę z tego podniecenia. To tak naprawdę jesteście w bardzo fajnym miejscu, w którym możecie bardzo dużo osiągnąć. Ja rozumiem, że w długoterminowej perspektywie i trzeba do tego pewnie dużo pieniędzy, ale czy macie na to takie podejście strategiczne szersze? Czy jesteście, jakby podejmujecie to wyzwanie w skali dużej? Ja to przynajmniej tak widzę, nie? Naprawdę nie tyle kopnąłeś kamerę, ile przesunąłeś tak, żeby piłka lepiej była. Tak było. Wiesz co, oczywiście z jednej strony trzeba sobie szczerze powiedzieć, segment gier sportowych jest szalenie trudny. No bo masz z jednej strony już nie FIFA, NBA-e, wielkie produkcje, no takie naprawdę gigantyczne, tak? Gdzie dziesiątki lat doświadczenia, gigantyczne budżety sprawiają, że tak naprawdę no, konkurowanie z tymi molochami, to bądźmy poważni, tak? Nie będę nikomu mydlił oczu. Nie jest naszym celem ani krótko, ani średnioterminowym, żeby zagrozić EA Sports. To jest, myślę, jasne. Wydaje mi się, że w tym segmencie niezbędny jest dobry pomysł na to, jak tę tematykę trochę sobie ograć. I ta nasza pierwsza gra jest efektem takich właśnie poszukiwań. Jak sprytnie podejść do tego segmentu, do tego tematu, żeby z jednej strony zrobić grę w skali i w budżecie, który nas na początek nie zamorduje, no bo to też było moje pierwsze założenie produkcyjne, żeby zrobić coś w skali, w której my się po prostu nie wywrócimy na pierwszym projekcie, no bo to jednak było budowanie studia, było budowanie zespołu deweloperskiego tak naprawdę od zera. To po pierwsze, tylko że z drugiej strony mieliśmy parę takich ostatnio dyskusji wewnątrz studia, bo ten temat, co będzie następną i to być może będzie następną po tej następnej grze, tak żeby to sobie ułożyć w jakąś taką ścieżkę naturalnie rozwijającego się studia, które z projektu na projekt staje się też mądrzejsze. Te narzędzia, które sobie nabudowuje, uzupełniają się i pokazują pewną przemyślaną drogę, bo wydaje mi się, że to jest jakiś taki kierunek, który chciałbym, żeby u nas się realizował gdzieś to od początku miałem w głowie, to w trakcie tej dyskusji bardzo często się pojawia taki wątek, no może zróbmy to. No i na to pada odpowiedź, okej, okay, ale to jest trudny gatunek, tak? Albo, ale tu jest ogromna konkurencja. Ale to jest bardzo trudne z takiego czy innego powodu. No tylko, że to jest zdanie, które jest właściwie prawdziwe dla każdego gatunku. Przy dzisiejszej saturacji rynku nie ma łatwych gatunków. No okej, okay, jak robisz 4X-a i masz gigantyczne budżety i jesteś jednym z kilku deweloperów, którzy w ogóle są w stanie to robić, no to pewnie jest inaczej, ale co do zasady nie ma dzisiaj łatwych dróg, wydaje mi się. Nie ma kierunków, które byłyby oczywiste, więc te wyzwania po prostu trzeba się z nimi mierzyć i jednocześnie gdzieś pytanie, czy mierzyć siły na zamiary, czy odwrotnie, żeby się nie wywrócić. Ja wolę, szczerze mówiąc, jak myślę o planowaniu przyszłości, wolę grać w sposób rozsądny. Nie chcę powiedzieć bezpieczny, ale taki, tak zakładać działania, żeby minimalizować ryzyka. Mało sekcji, wiem. Taka gra na krótkie podania, tak to zamknijmy. Nie, żebyśmy byli ekspertami sportowymi, ale myślę, że to w tą stronę. Czyli rozumiem, że jakkolwiek tam nie zdradzając niczego, ale jednak plan macie na to, żeby wasza czy druga, czy trzecia gra po sposób była niechże ambitnie, może nawet uderza w progi pod tytułem. Myślę, że konkurowanie z Football Managerem by było bardzo ambitnym zadaniem, ale jednak jakby, bo są tam różne wariacje, mniemam, że nie stricte tytuł
wymagający dużego artu, dużej grafiki, dużych licencji, ale coś pomiędzy, a jednocześnie będące jakimś tam wyzwaniem ambitnym. Rozumiem, że dziś jest tam. Wam z tyłu głowy się obraca, tak, jako potencjalny scenariusz. Powinien ze mną Martyni objechać. Czas pokaże, czas pokaże. No okej, okay. No to ja to dyplomatycznie biorę jako tak, żeby nie było. Coś tam wyciągnęliśmy, więc fajnie. Ja jakby trzymam kciuki za to, bo jest to specyficzne wyzwanie. Oczywiście, jak zawsze, tak sam powiedziałeś, każdy gatunek jest trudny. Niemniej w tym segmencie sportowym to jest ciekawe podejście. Nie mamy w tym aż takich dużych sukcesów lokalnie jako narodowa branża, a jednocześnie myślę, że jest na to kawałek przestrzeni, jeśli to wam się uda. Czy przy wsparciu tego czy innego sportowca to trzymam kciuki. Ja myślę, że na taki sukces chyba jesteśmy gotowi jako branża. Więc jeśli to będzie robione w tempie krótkich, bezpiecznych podań, to myślę, że też na to się godzimy i akceptujemy. Ale jednocześnie fajnie usłyszeć, że macie na to ten długoterminowy plan, bo absolutnie moim zdaniem powinien taki być i na to macie i miejsce, i przestrzeń, ale też i chyba jest na to miejsce na rynku, czy naszym tu lokalnym, polskim, ale chyba i tym światowym. Gry sportowe aż tak chyba wysaturowane nie są. To jest taki specyficzny. Trudne są, oczywiście ta topka jest nie do dotknięcia, ale tamten taki stabilny, Jest o co decent powalczyć. środek, nie tam grube set tysięcy kopii sprzedanych gier, ale myślę, że 100 tysięcy kopii dobrej, decent indie gierki sportowej, myślę, że jest do zrobienia, co dzisiaj jest de facto dużym osiągnięciem, wręcz luksusem dla większości studiów. Pełna Dzisiaj zgoda. sprzedać 10 tysięcy kopii to jest jakieś tam osiągnięcie. Więc tutaj życzę jakby powodzenia, żeby to się absolutnie udało. Powiedz mi jeszcze gdzieś tam jakby zmierzając powoli do końca. Jak w ogóle widzisz teraz trendy rynkowe? Mieliśmy okazję trochę o Frostpunku pogadać, Voldemorcie polskiego game devu. Frostpunk nie nazywamy i nie rozmawiamy o nim, ale ogólnie byliście na Gamescomie, byliście na PAX-ie, trochę w branży jesteś i faktycznie tutaj multidyscyplinarnie do swojej pracy podchodzisz. Więc tym bardziej ciekawi mnie Twoje podejście, twoja wizja tego, gdzie jesteśmy dzisiaj jako biznes, jako branża, jako przemysł i co jest przed nami w tej takiej najbliższej perspektywie, bo tam najdłuższe widzę, że rzeczy, o których rozmawiałem na podcaście 2, 3, 4 lata temu, trochę się spełniło, ale dużo się absolutnie nie pokrywało. To o tyle chciałbym przynajmniej to taką bliższą perspektywę. Gdzie zmierzamy dzisiaj przez najbliższe 6-12 miesięcy? Dużo rozmawiam o tym z ludźmi, dużo słucham, dużo czytam i oczywiście nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to. My już w takim wieku Sądzę, jesteśmy, że że powinniśmy więcej gadać o robieniu rzeczy niż robić rzeczy. Taki wiek. może właśnie tak. Z jednej strony, znaczy odbyłem w ostatnim czasie wiele ciekawych rozmów z wydawcami. I tutaj dostrzegam taką zmianę przynajmniej na poziomie deklaratywnym, którą się chętnie podzielę ze słuchaczami, bo sam dużo ciekawych rzeczy u ciebie w podcaście usłyszałem i gdzieś to jest okazja do tego, żeby podzielić się tymi swoimi ostatnimi doświadczeniami, bo wiem, że w tym gronie jest pewnie dużo osób, które po prostu siedzą w bizdewie też i mogą być zainteresowane takim insightem. Więc z wielu rozmów, które ostatnio odbyłem, wynika po pierwsze, że, i to będzie rzecz oczywista, że skłonność do ryzyka przy dużych projektach z dużymi budżetami jest pewnie mniejsza, czy mała jak dawno nie była. I że raczej, biorąc pod uwagę, oczywiście z jednej strony sukcesy Wukonga, Space Marina, rozmawialiśmy o tym niedawno, to są bardzo takie rzeczy, bardzo pobudzające wyobraźnię i dające To są obietnicę to rzeczy, wielkiego które nie mogą nie sukcesu. wyjść. To sobie ustalmy, tak? To prawda.
to mimo wszystko myślę, że dla wielu, czy to inwestorów, czy to wydawców, bet, który jednak jest 10 razy mniejszy, a daje perspektywę na przykład mniej lub bardziej prawdopodobnego dwukrotnego zwrotu, trzykrotnego zwrotu z tej inwestycji, versus bet, który pochłania istotną część tego kapitału inwestycyjnego i nie wiadomo, tak? Tak. Oczywiście nigdy nie wiadomo, tak? Ale mam wrażenie, że ta skłonność do ryzyka na większych liczbach jest mniejsza niż była, zwłaszcza u, powiedzmy, średnich wydawców. Druga taka rzecz, którą dostrzegam, to jednocześnie zrozumienie większe chyba niż to, z którym ja się spotykałem dotychczas. Dla specyfiki bardzo wczesnego etapu developmentu, zrozumienie tego, w jak trudnej sytuacji jest dzisiaj branża i to, że podmioty, które nie mają swoich środków z bieżącej sprzedaży gier, które mają w back katalogu, no to te podmioty są po prostu często w bardzo trudnych sytuacjach, jeżeli nie mają jakichś sprytnych sposobów na to, żeby sobie z tym radzić. Mam wrażenie, często to słyszę od wydawców, jesteśmy dzisiaj skłonni do rozmawiania o projektach i chcielibyśmy inwestować w projekty na wcześniejszym etapie. Vertical slice to jest dla nas za późno, żeby inwestować w projekt, bo mamy zbyt małą przestrzeń do wpływu na ten projekt, a chcielibyśmy, ponieważ tych inwestycji jest pewnie globalnie mniej, to chcielibyśmy lepiej je celować i maksymalnie żyłować szanse na zwrot z inwestycji i maksymalizować po prostu finalny wynik. Od wielu wydawców, z którymi rozmawiałem gdzieś tam, powiedzmy, na PAX-ie, w jakichś rozmowach kuluarowych, słyszałem, rozmawiajmy o prototypach, a nawet rozmawiajmy na poziomie pitch decku. Od jednego wydawcy usłyszałem, że jego celem na ten rok jest to, żeby podpisać projekt na etapie pitch decku, czego nigdy wcześniej nie robił. I to, czy do tego się trzeba przywiązywać? Nie wiem. Czy na to można faktycznie liczyć? Nie sądzę, ale to wykazuje, znaczy to pokazuje pewną zmianę mentalną, polegającą na tym, że jesteśmy, być może niektórzy wydawcy są skłonni skoncentrować się na mniejszej liczby projektów, ale którym poświęcą więcej miłości, więcej czasu, więcej będą o to dbać, jakim skutkiem zobaczymy. Ale coś takiego w ostatnich rozmowach bardzo wyraźnie dostrzegłem. Ciekawe. Ciekawa perspektywa, bo ja z kolei miałem, na Gamescomie przynajmniej, więcej rozmów z... Ale to może też dlatego, że ja bardziej rozmawiam jako potencjalny publisher z potencjalnymi studiami, więc oni już do mnie przychodzili z gotowym projektem. To nie do końca były prototypy, tak? To bardziej były wertykale. Było parę projektów, które gdzieś tam passion projektów robiłem przez 2-3 osoby, 4, które wręcz jakby mówiły, że one dzisiaj nie potrzebują pieniędzy. No może będą je potrzebowały za rok czy za 2 lata. Więc to też jakby było ciekawe podejście, ale nie słyszałem tego aż tak często, że publisherzy wolą dać wcześniej te pieniądze. Raczej od paru osób słyszałem, że publisherzy ich przeciągają, że wolą, jeśli już dać pieniądze, to na pewno mniejsze, żeby swoje ryzyko minimalizować. Także włożyć w projekt, który jest pewny. Tak? Ja i wtedy jakby mówiłem, że to tak, no to róbcie w takim razie, nie opóźniajcie wkładania, wrzucania gry na Steama, wrzućcie go wcześniej, żebyście wiedzieli, jaki jest feedback, co możecie zebrać. Zbierajcie nie haki, ale dźwignie, leverages na publisherów, żebyście mogli powiedzieć, tu nam działa Twitter, tu nam działa karta Steamowa i tak dalej, i tak dalej. I sporo studiów powiedziało, okej, okay, no faktycznie tak, żeśmy czekali na wrzucenie karty na publishera, tak, więc jakby rozmawiałem z nimi trochę później niż moment, o którym ty mówisz, kiedy już produkt jest jakiś tam, na jakimś tam etapie i oni, sporo studiów czekało z ogłoszeniem, już mogli tą grę wrzucić, ale czekają, nie, bo jeszcze musimy z tym i z tym pogadać jeszcze z pół roku. Ja mówię, ale jakby chcecie Early Access startować tam w, nie wiem, lipcu przyszłego roku. Jak grę ogłosicie w marcu, no to 3 miesiące karta powisi na Steamie, więc jakby nie zbierzecie tego ruchu, który byście mogli. No i wówczas, a no faktycznie, no moglibyśmy to zrobić, tak? To może byście nam pomogli. Mówię, no tak, bo to jakby jest
to dla was plus, tak? To wam się będzie lepiej tą grę nawet robiło, nawet lepiej się rozmawiało z odbiorcą. Więc w tej perspektywie ciekawe, że mamy dwa zupełnie różne wnioski z jakichś tam świeżych rozmów. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, bo tutaj też od Piotra Pocynko feedback, że Frostpunk jest super, nabite 12 godzin i w ogóle proponuję, że no nie ma co patrzeć na reakcję giełdy. Najlepiej, żeby ktoś wykupił w ogóle Frostpunka z giełdy, ale nie wiem, czy kolejna inwestycja, bo to musiała być jakaś azjatycka inwestycja na kolejne parę miliardów złotych, tak? Pewnie co najmniej znając życie. Nie wiem, czy to się wydarzy. Nie wiem, czy chcemy wracać do Frostpunka. Chyba nie chcemy, tak? Tak? Nie chcemy? Nie chcemy. Ja chyba nie mam nic więcej do dodania, poza tym, że byłem fanem jedynki. Dwójka mi się podoba. To tu dużo więcej powiedzieć. Bardzo prosta odpowiedź. Szkoda, że analitycy inwestycyjni giełdowi tego tak nie widzą. Ale to muszę powiedzieć, jeśli mogę o jakiś tam komentarz się pokusić i w perspektywie tutaj naszych rozmów o publisherach, to tym bardziej myślę, że warto podkreślić, że Frostpunk 2, jakkolwiek z problemami, to nadal jest sukces publisherski. Wydawać go w takim miesiącu, w którym był i Wukong, i Space Marine, które się nie mogły nie udać. I jednocześnie może jakby w tej przestrzeni 4X w dobrym momencie wyszedł po Manor Lords i przed jakby Cezarem kolejnym, czy cywilizacją kolejną. Już pomijając, że jakby swoją po prostu audience ma, do której uderza, to Irlandbici jednak wykonali kawał porządnej roboty, która myślę, że dlatego trochę też gra pomimo różnych problemów i giełdowych, i niegiełdowych, i oczekiwań graczy, że ona jakby tam sobie rośnie, tak? Nadal te recenzje rosną, nadal tam ludzie w nią grają i długoterminowo sobie gra absolutnie poradzi i na pewno poradzi sobie, czy ja tak uważam, że na pewno sobie poradzi niż Frostpunk 1, ale gdyby oni tej pracy publisherskiej, tego dużego teamu marketingowego, który u siebie mają, jednak sporo działań, które wokół premiery zrobili, gdyby tego nie wykonali, to ta gra by miała dużo większe problemy. Tak? To jest właśnie sukces tej trochę pracy u podstaw, która jest no, mega trudna, bo i wśród polskich czy wydawców, czy studiów to jest trudna sztuka, bo trzeba się na tym sporo napracować, ale też absolutnie przy perspektywie zachodnich twórców, a zwłaszcza publisherów, ta praca taka u podstaw, ona nie zawsze jest wykonywana, także tym bardziej za to kudos. A na sam koniec powiedz mi jeszcze w takim razie, bo fajnie, że udało nam się poruszyć dużo różnych tematów, różnych segmentów, bardzo się z tego cieszę, że nie tylko biznesowo. Powiedz mi jeszcze na sam koniec, czy do słuchaczy tych takich profesjonalnych, tak, bo mam nadzieję, że to trochę nas ludzi zainteresowanych faktycznie biznesem w grach. Jakie masz rady dla tych młodszych, może słuchających, a zastanawiających się nad pracą albo swoją gdzieś tam rozwojem swojej kariery w branży gier? Jakie masz rada prezesa, tak to nazwijmy na sam koniec? Jak zostać CEO? O, takim możesz odpowiedzieć. Jak z polonisty zostaje się prezesem? Wiesz co? W jaki sposób? W taki, że się chyba nie boi wyzwań. Tak sądzę. Bo to u mnie to w ten sposób wyglądało w jednej spółce, w której byłem właśnie kierownikiem badań i rozwoju. W którymś momencie gdzieś się zaczynały ruchy, powiedziałbym, tektoniczne. A mi tak bardzo na merytoryce tego projektu zależało, że stwierdziłem, że trzeba po prostu narzucić jakiś kierunek, wziąć leadership za mordę i po prostu ciągnąć w jakimś kierunku. I to można powiedzieć, ta pozycja była gdzieś konsekwencją tego nastawienia i tej postawy. A ponieważ miałem okazję od wielu fantastycznych osób nauczyć się
tego, w jaki sposób dbać o zespół, w jaki sposób pracować z ludźmi, no to mam takie poczucie, że pozycja właśnie czy CEO, czy Head of Studio daje na to przestrzeń. Znaczy wyobrażam sobie w jakiejś mierze, częścią mojego zadania jest stwarzać takie warunki, żeby ludzie mogli pracować najlepiej, jak chcą i potrafią. To chcą jest w tym wszystkim ważne, bo ta motywacja wewnętrzna jest jakoś w moim podejściu fundamentalna. Bardzo głęboko w to wierzę. A tak naprawdę rady, nie wiem, czy potrafiłbym coś doradzić mądrego. Nie już doradziłeś ja coś, jestem, to jest ja bardzo jestem ze dużo. Swojej ścieżki szalenie, szalenie zadowolony i jestem szczęśliwy bardzo z tego, gdzie jestem, co robię, z kim pracuję, czy to właśnie na uczelni, czy w firmie, czy z wydawcą. No takie mam poczucie, że to jest bardzo dobry moment, dobre miejsce i jestem szczęśliwy z tym, co robię. I pewnie nigdy by się to nie wydarzyło, gdyby pójść jakoś tak, powiedziałbym, oportunistycznie i po prostu poszukać zadań, prac, które w danym momencie mogły być po prostu najlepiej płatne, czy dawałyby jakąś perspektywę szybkiego zwrotu. Takie jest, znaczy nie wiem, czy się chce podpisać pod zdaniem, pod tytułem rób to, co kochasz. Nie, jakoś tak czuję, że to nie jest podpisz takie... się pod zdaniem humaniści do game devu, to już jest wystarczająco. Ale wydaje mi się, że tak, że to gdzieś paradoksalnie ta ścieżka od humanistyki do robienia gier była bardzo naturalna dla mnie i cieszę się, że tak się potoczyła. No. Także czekam, aż zrobisz panel o tym, tak jak billboardy zachęcają dziewczyny na polibudy, tak też zrobisz... Humaniści do gier. Tak, czy humaniści do game devu, do gier, czy jak zrobisz taki panel, czy na Gicu, czy gdziekolwiek, czy ktoś, będziesz miał to opcję. Będziesz zaproszony. Tak, zaproś mnie, ja będę siedział w pierwszym rzędzie, będę klaskał najgłośniej, jak się tylko da. Jesteśmy umówieni. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Piotrze. Bardzo ja fajnie dziękuję. Się rozmawiało. Powodzenia w drodze i publisherskiej, i sportowej, i humanistyczno-prezesowskiej. Wszystkiego dobrego i słyszymy się, pewnie widzimy się w Poznaniu na PGA / Gicu pewnie, tak? Za dosłownie chwilę. To dwa, na tam chwilę. Trzy Tak tygodnie. jest. Tak. Dziękuję Ci to była bardzo. wielka przyjemność. Dziękuję. Powodzonka. Wszystkiego dobrego. Dzięki, trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Hej.